Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie. No, dziś w programie odcinek specjalny 90. Będziemy budować to, co kiedyś dawno, dawno temu na pewnym forum zapowiadałem. No ale niestety do tej pory nie mogłem się do tego zmusić. No i mamy parę różnych obrazeczków, ale na razie wam nie powiem, co ja będę chciał budować. W każdym razie będzie to w tym miejscu. Niestety 124 kratki szerokie, a 132 do góry. Także trochę się napracuję. Myślę, że no, z 5 godzin to na pewno. Coś mi się myszka zacina. Nie lagi, tylko po prostu myszka mi się zacina. Nie wiem, muszę to poprawić. No nieważne, dobra. W każdym razie, pierwsza rzecz. Ten odcinek oczywiście będzie troszkę podcięty. Pierwsza rzecz, którą tutaj trzeba zrobić, to... No i znowu mi się ta myszka zacięła. Halo, mycha. No, pierwsza rzecz, którą trzeba będzie zrobić, to akurat w dobrym jesteśmy miejscu, ponieważ tą wysepkę chcę usunąć. Myszka mi nie działa. Także bardzo akurat dobrze. Początek został zrobiony, nagrany i co? Widzimy się za chwilę, jak wyspę usunę. Do za chwilę. Drodzy widzowie, myszka działa elegancko. Trzeba było przeczyścić obwody, no ale teraz już będzie ok. Pierwsze co zrobię, to oczywiście pozbędę się tej wyspy, bo ona mi nie jest niepotrzebna. Jak będziemy tą kolejką jechać, żeby nic nie zakrywało mojego obrazeczku. Obrazeczek będzie od tamtąd, od tej fioletowej takiej, do tamtąd, czyli do drugiej takiej jakby fioletowej. Jak mówię, obiecałem, będę coś robić, a konkretnie będę robić kucyka. Pony kucyka. No ale to zaraz wam opowiem dlaczego, co i jak. Dowiedzimy się za chwilę, jak sobie zniszczę tą wyspę tutaj. A tak na marginesie w zasadzie, to mogę sobie zniszczyć tą wyspę razem z wami chwilę i pogadać do was. Także tak, drodzy moi oglądacze, jak będę robić jakieś pixel arty, to oczywiście te pixel arty będą robione na survivalu, wiadomo. Ale tak sobie pomyślałem, że nie będę się męczył tak bardzo, to znaczy będę sobie pobierać kolorki z kreatywa. Bo na przykład plastik bardzo... Nie wiem jak stworzyć plastik. Kompletnie. Jest blok plastiku, ja rozumiem. Ale takie kolorowane plastiki... Ja bym chciał wam to pokazać może na chwilę, na szybko. Plastik, plastik. Jest taki block of plastic. Okej, no i block of plastic. No tutaj różne kolory tego plastiku można robić, nie? Wiadomo. No i ja bym chciał biały plastik. I jego się robi z... Zobaczcie, czegoś takiego. A to się robi w komorach wzbogacania. Okej, ale jednak PRC. I to jest tylko jedna możliwość, żeby stworzyć taką paletę z substratu. I ja nie mam pojęcia, co to jest to PRC. PRC. No może ktoś wie. W każdym razie PRC Memory Card, no dobra. Ale nie ma z mechanizmu czegoś takiego jak PRC. Także biorę sobie jeden kolorek z... znaczy jedną krateczkę biorę sobie z kreatywa jako kolorek, ale to tylko oczywiście do pixel artów tego używam, absolutnie do niczego innego, bo uważam, że wszystko to, co robię na mapie, jak jest ważne, to znaczy takie do używania, no to oczywiście musi być to kompletny survival, no wiadomo. Trochę będzie dłużej, no ale tak sobie ja ubzdurałem i trzymam się tego, nie lubię oszukiwać sam siebie, no bo po co grać, jakby oszukiwać, nie? Ale jeśli mam dekorację, a akurat pixel art jest kompletną dekoracją, to akurat kolorek mogę sobie wybrać z kreatywa. No dlaczego nie? Dlaczego nie? Tak sobie pomyślałem, to jest moja gra. Tak sobie będę robić. Ale oczywiście tylko jedną sztukę, a potem powielanie tego w EMC, no normalnie idzie, tak? I cała budowa idzie na survivalu. Powiem wam, że te buty, które mam na sobie, w których można latać jak na kreatywie, no tak ułatwiają budowę. Jeszcze chyba powoli zaczynam się skłaniać koło tej różdżki do budowania. Ja wiem, że cały czas się wzbraniałem od niej i lubiłem budować tak po prostu pym, 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 nie? Ale jednak jak idą duże konstrukcje, no na przykład ta moja kolejka do końca mapy,
no to jednak tylko dotknąć, bo na kreatywie sobie zobaczyłem, jak to wygląda, jak to działa. I mówię, kurczę, jakie fajne. Oczywiście zburzyłem to, co sobie zrobiłem tą ruczką, ale powoli chyba zaczynam się skłaniać koło tej Builder's Wanda do budowania, no bo to jak jest duża powierzchnia, to naprawdę to ułatwia grę. Sorry, koniu. Ale niech mi pan nie chodzi na linię ognia, proszę pana. Panie koniu. Węgiel zawsze. Węgiel zawsze. No ja tu się tak będę bawić, oczywiście, wiadomo. Chcę wam to na jednym odcinku 30-minutowym pokazać, jak ten kucyk będzie wyglądał. Drodzy moi oglądacze, myślę, że go będę budował z 6 godzin, no jak nie 8. Ale dzisiaj mam... No. Znowu jakaś przerwa w myszce. To wcale nie ta dobra... Nie... No, chyba mnie czeka zmiana myszki, a taka fajna, tak ją lubię. No i co, i skończył mi się kilofek, trzeba go naładować, więc do domu. Czy jakieś zmiany w domu? Chyba nie. Chyba zmian w domu nie ma. Dobra, nagrałem wam jak kopię wyspę. Myślę, że teraz widzimy się, jak będę miał już wszystkie kolorki, będę zaczynał stawiać, nie? Myślę, że tak byśmy to zrobili. Dobra, no to dosłownie do za chwilę. Idę tam dalej posprzątać. To papa. Tak, jestem w tym miejscu, ale ja nie wiem, czy ja wam powiedziałem, czy ja wam nie powiedziałem, co ja będę budować, bo ja wiem, że kiedyś, że wcześniej nagrałem takie 3 minuty, ale wydawało mi się nudne, no po co tak opowiadać bardzo długo o tym. No więc uwaga, będę budować kucyka. Kucyka z My Little Pony, konkretnie Retari, bo bardzo mi się spodobał ten kucyk i to z taką emo grzywką. Też mi się to spodobało. I może zrobię jakieś jeszcze cieniowanie tego, z różnych kolorów. No zobaczymy, czy mi się będzie chciało, czy nie. W każdym razie duża konstrukcja, a ja obiecałem na forum, kiedyś tam, jak na początku reklamowałem się na forach różnych, żeby ludzie oglądali. Oczywiście możecie podać dalej chętnie łapkę w górę, bla bla bla, subskrypcję, czu. W każdym razie. Trzeba dodać bloki diamentów. A nie, bo to jest odcinek specjalny, to nie. Jak odcinek specjalny, to też nie pozdrawiam. Pamiętajcie, że pozdrawiam tylko w odcinkach normalnych z kwadratowej oazy, takich zwykłych, normalnie, czyli w epizodach z kwadratowej oazy. Są i pozdrowienia, i bloki diamentów, a to, że jest specjalny, to sobie pogadamy. No więc obiecałem forum, bo powiedzieli, nie, no, czemu Minecraft, to jest od kucykowania forum, na pewno nie zbudujesz kucyka. No to ja powiedziałem, zbuduję, no i muszę dotrzymać słowa, także dlatego, dlatego buduję tego kucyka teraz, dla forum o My Little Pony. Ale ładny jest, także może się wam spodoba. Dobra, chwila wyjaśnienia była, buduję dalej. No i drodzy oglądacze, jestem już tutaj na tym miejscu, na tym terenie. Wszedłem sobie na tego kreatywa, także teraz już z tego wychodzimy. Ale uwaga, będzie zaskoczenie delikatne. Game mode spacja 0. Dobra. To będzie zaskoczenie, ponieważ wziąłem sobie te wszystkie bloki plastikowe, ale okazuje się, że z wełny będzie to o wiele łatwiej, ładniej wyglądało, plus kwarcyk troszeczkę. Szarą wełnę oczywiście wziąłem sobie od siebie. No i teraz pierwsze, co zrobimy... O, dobrze. Pierwsze, co zrobimy, to sobie tutaj umiejscowimy. I tak już będę zawsze robić. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8... 9. Tutaj. Tego nie chcę. Ale to 10 jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jak ja mogłem się pomylić? No. Dobra. No i zamiana. Pierwszy idzie kwarcyk. Potem idzie block of czarny. Różne takie i potem siwe. Dobra. Lubię sobie umieścić wszystkie klocki, nie? Żeby to ładniej potem wyglądało. Hop, hop i hop. I z takich kolorków będzie nasza rarity zrobiona. No i pierwsze co, to musimy tutaj to wybudować. 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No i zaczynamy od jednej nogi i drugiej nogi. Stworzyłem sobie tutaj takie dwie wysepeczki. Jednak ta myszka coś zawodzi mnie. Wydaje mi się, że czeka mnie nabycie nowej myszki. W każdym razie, dobra, jest początek, czyli dwie podparcia nóg są zrobione.
Chciałem, żeby to było między nogami. Równo. Może to przesunę, a może nie. Nie, niech to tak będzie. W Ance też takie zostawiłem, żeby było widać, z jakich kolorków to było robione. Dobra, i teraz czeka mnie dużo, dużo budowy, a wam nie chcę oczywiście zawracać głowy z takich dobudówek beznadziejnych, no bo to trzeba postawić, wezmę sobie bloki oczywiście dirtu, trzeba postawić blok dirtu i raz, ile tam jest? 3, 2, 3 i z tej strony jest to samo, 3, hop, raz, 2, 3, teraz 2, no ale już nie mam dirt akurat. Raz, dwa, raz, dwa. Strasznie to będzie... Nie chcę mówić brzydko. No ale dobra, damy sobie radę. I tu dwa do góry, raz, dwa. Oczywiście mam drugi komputerek włączony, prawda? Patrzę się na to. Także dobrze, jak ja już zrobię całą obramówkę, to się z wami widzę, czyli mniej więcej zajmie mi to... Nie wiem, 3 godziny? No dużo, dużo, dużo. Potem jak już będziemy wypełniać, będzie to dużo szybciej, ale ta obramówka zawsze wychodzi długo. Wiem już po Ance, Songa robiłem inaczej, ale jednak Ankę już robiłem po obramówce. Także jak będzie obramówka, to z obramówki się mu zrobi, drodzy mili, z obramówki się zrobi miniatureczkę. Także widzimy się, jak zrobię całą obramówkę, Boże kochany. Dobra, do zobaczyska. Trzymajcie kciuki, co? Boże. Dzień dobry. No powiem wam, moi oglądacze drodzy, że jest skończony zarys cały ładnie. O, dużo mi się narobiło, dziękuję bardzo. Już tego nie chcę. Teraz takich więcej. Pozmieniam sobie. Także wybaczcie, moment, zrobię to przy was. I zaraz będziemy kolorować oko. Tego jeszcze dużo. Weźmiemy to. To niech sobie to się robi. To sobie schowam. No, na wszelki wypadek na razie tu. Dobra. Oko mamy to i to. To mi na pewno wystarczy. 3 krasze później. Hehe. Ja bym chciał więcej bloków kwarcu. Mam. Jeszcze trochę. I dobra, tyle myślę starczy na pewno. Na jakim ja tu jestem teraz? Chcę na normalu być, dobra. Chcę być na normalu, no i wam pokażę, jak to ładnie do tej pory wygląda, bo już skończyłem. Już, tak, 5 godzin później. Mam godzinę teraz 15:21. No. A zaczynałem koło 10. No plus jakieś coś jedzenie, delikatne przerwy, ale jednak... Ale jednak jest już trochę później. No, proszę państwa. Zarys jak cię mogę. No nie? Drogi oglądaczu, fajnie wyszło? Myślę, że fajnie. Tam kolorki są. No i teraz będziemy robić oko. No więc, bierzemy sobie takiego. Chciałem z wami zrobić to oko. Dobra. Tu mają być białe. Raz, dwa, trzy białe. Jeszcze zastanawiam się, czy to nie będą czasem plastiki świecące białe. No ale tutaj sobie Jasu weź zbliż ten rysuneczek, żeby mieć to ładniej, bliżej. Dobra. I teraz tak. Raz, dwa. I nie tu. Zjedz go, żeby ci nie spadł na dół, dobra. I w dół tu, i w dół tu. No i w takim razie też tu, i tu, i tu. I... Ja wam specjalnie tego nie nagrywałem tak właśnie jak teraz to robię, bo to przecież jest nudne. Jak się tak dodaje klocuchy. 3 i tutaj 2. I tutaj 2. I tutaj 3 chyba. Tak. Teraz 2 do góry. Bo oczywiście mam otwarty obrazek, wiecie. Po prawej stronie patrzę się cały czas na niego. Ale moment. Tu, tu, tu.
Nie, to jest dobrze, to miało być dobrze. To są 4. I teraz tu całe. I tak, i tak, i tak. Dobra, tutaj 2 jeszcze. Raz, 2, to rzęsy są. Są one. I tutaj jeszcze to, to i to. Dobra. I teraz wypełnienie białym tego wszystkiego. Jak będzie oko zrobione, zrobię sobie miniaturkę. Pozwolicie, że z wami, a potem oczywiście znowu to dokończę. Dla was to będzie... Nie wiem, myślę, że odcinek będzie taki 20-minutowy. No a dla mnie jest to kupa pracy. I tak, i tu. Jedno niżej jeszcze. I jeszcze. Ale teraz ma być tak. Zgadza się? Od tego mamy 2. Raz, 2. Raz, 2. Czy będzie dobrze? Będzie dobrze. Jak najlepiej. Jeszcze jak. Na razie nie zmieniałem obrazka. Odrobinę dam w jednym miejscu, bo wydawało mi się być niedobre. Więc sobie zrobiłem oczywiście po swojemu. Ale... Ale oko skończone. Zobaczcie, jakie oko. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ale mnie to coś inaczej wygląda tu. Nie, no dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, teraz tu. Tu mamy białe. Tu mamy 2 białe. Tak, 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 tak. Czy dobrze? Dobrze. Również tutaj. Trochę niebieskiego dodamy. Bo ona ma niebieskie oczy. Hop. Rarity? Jak ona ma? Dokładnie. Rarity, dobrze. Rarity. Teraz tak, tak, tak. Coś mi Minecraft laguje, nie wiem o co chodzi. Włączałem go już kilkakrotnie. I mi trochę odmówił posłuszeństwa, wiecie? Nie lubię tego. Drogi panie Minecraft. Coś on nie wytrzymuje tego tempa, co jak tu się żyje. A tu się szybko żyje? Nie. Był taki kiedyś wywiad z takim panem w TVN-ie kiedyś tam, dawno temu. A propos jeszcze, o właśnie, jeszcze wam to powiem. A propos tego, co ja tutaj robię, czyli tego pony. To ja wiem, że to jest jakaś inna generacja tych pony. Pamiętam, jak miałem szczepienie jako dziecko 5-letnie czy 4-letnie. Bałem się zastrzyku i mama wypożyczyła mi, wtedy pamiętam, mieliśmy odtwarzacz VHS, jeszcze nie magnetowid do nagrywania, tylko samo wideo, nie dało się nagrywać. No i wtedy wypożyczyłem sobie takie kucyki pony, bardzo mi się to wtedy podobało, za dzieciaka, powiem wam szczerze. No i od razu ból minął. Tu i tu. Dobra, i to całe jeszcze wypełnić. To mamy powiekę. Bo ta rarity jest od mody, dowiedziałem się. Że ona troszkę szyje. No więc pewnie i maluje oczy. No więc zróbmy jej takie niebieskie powieki. Rarity, dużo masz powiekę, ja ci powiem. Hehe, dobra. Jest powieka zrobiona, teraz druga powieka tutaj ma być. Razy 2. Dobra, tylko jak daleko to sięga? Tutaj tego 2. No Minecraft widzę, że już odmówił posłuszeństwa, trzeba włączyć i wyłączyć komputer od nowa. Ale oczywiście dogram ten kawałeczek z wam. No a potem sobie już to zrobię po swojemu. Dobra. Hop, hop, hop. Minecrafty nie lubię. Zgadnijcie, ile mój save zajmuje. O! Napiszcie w komentarzu, jak doszliście do tego momentu. Zgadnijcie, ile... jaką objętość bajtów, mega czy giga może, ma mój save. Hehe. Może ktoś będzie z was wiedział. Dobra, mamy ją. Ale ma ładne oczy. Dobra. No i teraz robimy sobie czasem miniatureczkę. Tylko ja bym chciał bez Heumu. Bez Heumu. Kurczę, jest noc. No i niedobrze, jakby była noc.
bo chciałem bez nocy to zrobić. Akurat. Chociaż w sumie na takich oczach nie będzie dokładnie wiadomo, co to jest. Może dobrze. Może fajnie to będzie wyglądać. Zobaczymy. Hop. Ale jeszcze teraz zrobimy takiego brudnego kolca, że weźmiemy sobie tak. Oj, wyrzuciłem. Hop, hop. O, dobra, coś porobione są. I teraz bym poczekał jeszcze z jedną miniaturką na dzień. Może w dniu będzie to ładniej wyglądać. No na pewno o zachodzie słońca by to bardzo fajnie wyglądało, także ja tu sobie teraz poczekam, a wam dogram, no jak będę kończyć prawdopodobnie kolorowanie. Także no, dowidzimy się za 3 godziny. Do potem. Alo, alo. Taki był serial kiedyś. Haha. No ja już gotowy. W pełnym rynsztunku. Zakładamy sprzęty na siebie. Aha, jeszcze chciałem wam pokazać coś. No przecież taki jestem ostatnio w tych butach. A zobaczcie, jak się chodzi bez butów. O, biegnę, biegnę. Dajcie spokój, w ogóle. Jak można? Nie no, jednak w tych butach się chodzi rewelacyjnie, szybko i na temat. Dobra, to kwestia tych butów. Także już moje ulubione buty od dzisiaj. Od no jakiegoś czasu. I teraz ja bym chciał jeszcze z wami coś zrobić. A skąd mam diamenty jakieś? Halo? No halo? Co to są za diamenty? A one nie mają EMC, te diamenty? To sobie zmieńmy je na grube diamenty. Nie można. Aha, no to mam jakieś inne diamenty. No dobra. Skąd ja je mam? Nie mam pojęcia. Wiem. Z tych przecież. Z Merkurego. Dobra. Dlaczego ja biorę bloki diamentów, tak? Dlatego, że moja Rarity, przepraszam, że wcześniej powiedziałem retary, absolutnie nie retary, tylko Rarity. Pomyłeczka tam była, delikatna. Moja Rarity jest to kucyk pony, który ma, przejedziemy się wagonikiem, kucyk pony, który jest odpowiedzialny za poszukiwanie drogocennych kamieni. I za głośno. Zawsze ten wagonik jest za głośno. Dobra. I ona, dowiedziałem się, że jakoś magicznie, no nie wiem, nie oglądałem, ale jednak dowiedziałem się, że wyskakujemy z wagonika, że ona sobie poszukuje drogocenne diamenty i kamienie w ogóle za pomocą chyba magii, jakoś tak. W każdym razie ona ma na pupie klocki diamentowe, 3 takie fajne, no i musimy to teraz zrobić. Oto i ona. Dojechałem do niej, taka ładna wychodzi i tam zostawiłem sobie takie miejsce, żeby te diamenty wstawić. Dobra, ale to mi wystarczy. Halo, halo, stój, 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 wagonik. Nie. No właśnie. To tak się chciałem przejechać z wami. Dobra, lecimy do góry. No i ustawiamy jej na pupie te klocuszki diamentowe. Pewnie większość z was no nie wie o tym, że ona ma takie coś. A złapałem. Ale ma. No i to jest moja końcówka już do klejania. Naprawdę trochę to trwało. Myślałem, że mi to szybciej pójdzie, ale zazwyczaj tak mam, że robię i jednak wychodzi dłużej. Więc tak, zdecydowałem, że na razie zostają oczy takie jak są. Myślałem, żeby je zrobić z takiego białego, świecącego plastiku. Na razie zostanie to. Następnie ten kolorek był taki sam jak ten kolorek. To znaczy całe włosy wszystkie były takie fioletowe. Ale tutaj zrobiłem takie różowowe. Następnie tutaj skróciłem troszeczkę, żeby nie wchodziło na oko. Mówię, no po co? Tutaj z tym okiem troszkę zmniejszyłem. Tutaj troszeczkę poprawiłem, żeby nie było jakieś takie za długie. Tutaj zrobiłem inny kolorek też, żeby trochę było ładniej. Następnie ona powinna mieć może jeszcze jakieś takie cieniowania białe, ale pomyślałem, że wcale nie musi mieć jakichś takich cieniowań, a już tak zostańmy, żeby to było widać tylko obrazeczek.
Albo nawet i... Tak bym to zrobił, o dokładnie. Jeszcze hełmik zdjął, bo już się będziemy żegnać, mili państwo. Taką ją zrobiłem, no i pozdrawiam forum z MLP. Zaraz wam tam, jak film będzie na kanale, wrzucę, pokażę, że zrobiłem. Ciekawe jestem, czy spodoba się wam moja praca. Myślę, że na razie tylko jednego, no wiem, że ich jest chyba 6, tak? Chyba tak? No pewnie więcej tych postaci, no ale ja sobie robię różne pixelarty. O, tam mamy jednego, drugiego, piątego, o. Ta myszka mi się cały czas przycina, jednak trzeba będzie zmienić. Dobra, moi oglądacze, drodzy, tyle. Żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się i zauważyłem błąd. A widzicie tam, że nie ma klocka na górze? Jednego i drugiego? O kurczę. Trzeba to będzie poprawić. Dobra, no ale ja sobie to poprawię oczywiście poza odcinkiem. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia, ciepło i pa pa. Du, 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 du.